Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Święta za pasem, więc bierzemy naszego pieska na szybki spacer i lecimy po żywą choinkę z Sylwią. Później zajmiemy się strojeniem domu, głównie Sylwia jest osobą, która właśnie tworzy cały ten nasz wystrój świąteczny, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Które przyozdobę mi garaż, tym bardziej, że gdzieś tam w Pichinku ta grałem, w Finlandii jest to popularne. Ja, lecimy sobie po choinkę. Podpinam przyczepkę do kilarni niedaleko. Będziemy dzisiaj stroić chatę i w ogóle, także... No, zobaczymy, jak to pójdzie. Jakie wspomnienia mamy z ostatniej jazdy po choinkę, Sylwiuś? To było w tamtym roku, jak byłem taki chory, skacowany? Czy dwa lata temu? Tak czy inaczej, na pewno niezapomniany czas właśnie wtedy, jak jechaliśmy po tą choinkę i byłem taki biedny choruszek. Biedny byłeś starszy. Taki skacowany boroczek. Musiałem wymiotować w rowie biedny. Możemy tylko raz. Całą drogę. Ale już widzisz, już nie piję na taką skalę. Teraz już taki lekki chillaucik. Dobra, to leci. Wow. Jakąś wybierzemy. Grube łodygi, nie jakieś tam tandetne, rozumiesz, że to nie, chodzi. No ta choinka spoko. Trzeba będzie tylko obciąć ją z dołu, ten korzeń jest drugi, wiesz? No ale to też nie za dużo, bo lepiej jest niż lampki nam wiszą na podłodze, rozumiesz, no, że to chodzi. Dobrze jest. Podał i te chrupki z bagażnika zapomniałam. Patrz, Karol, niech on ściągaj, idź na zobacz na polko. Co tu tata robi? No, a myślę, że ona wyjdzie jak zimno. Co? Sam sobie wyjdzie. Muszę iść po stojak. Nie wiem, czy tego korzenia nie będzie trzeba przyciąć. Piękna choineczka, pachnie cudownie, wnoszę i Sylwia będzie walczyć, stroić. No to jedziemy. Gdzie ty jesteś? No, który najpierw? Tam. No, ale tak idź z nim, żeby go nie uszkodzić. Chodź. No. Bo nie wiem, czy ten jest lepiej tu, czy tamten. Nie chcę.
Chodź, nie się nachodzisz. Chcesz zobaczyć kuchnię? A ja nawet nie jestem w 1/10 w ogóle tego, co mam zamiar zrobić. Co chciałaś, Jeluś? Pokazać tobie. No cudownie, normalnie. Nie ma jeszcze ten. Musisz założyć pierwszą bombkę. Jest. Myszkę Miki. Największa myszka Miki. Ja wybiorę takie miejsce, że to będzie najważniejsze. On to lepiej, żebyś wybrał dobre. Widziałeś, to normalnie to już wystarczy. Później przyjdziesz, jak będzie trzeba po odkurze. No i idziesz stąd. Zobacz, ile mam roboty, a ty zawracasz tu dupę na lewo. Idź już. Ty już, bo ja to muszę kontrolować. I co mówi kontrola? Cudownie, to zrobiłaś sobie normalnie. A gdzie tam jeszcze? Nie skończyłam, to cudownie. No, gdzie? Nie szok, sympuś. Dobrze, że bombki mamy nie szklane, to już nie te czasy. To już się nie tłuką. No raczej. Ale weźesz, nie jak mało pana drucie. Co? Przepraszam ciebie, jestem in progress, ty nie. Przyjdę za niedługo, znowu kontrolę. Wsuwasz? Wsuwam. Dobra, stój, dobra, zasnąć. Ejki, co tu się dzieje do pieska? Taki zmęczony, śpiący. Pipi mienie. Jak nic ja nie zrobiłem? A co niby zrobiłeś, jak nie? Ja zrobiłem... Jak nie? Zrobiłem mnóstwo ja. Które mają mnóstwo lat. Kawowa choinka. Jeszcze trochę roboty. No i to by było na tyle, moi drodzy. Życzymy wam wszystkim wesołych świąt. Dużo miłości, szczęścia, radości i do następnego razu. Hej!